Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek, witam Was na kanale Murawa TV. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. A teraz czas na kolejny odcinek, w którym przyjrzymy się formie naszych kadrowiczów. Zapraszam. Już dzisiaj rozpoczyna się pierwsze zgrupowanie pod wodzą nowego selekcjonera Jerzego Brzęczka. Zobaczmy, jak w miniony weekend radzili sobie polscy reprezentanci. Zacznijmy od bramkarzy. Cała trójka rozegrała po 90 minut w swoich klubach, ale żadnemu nie udało się zachować czystego kąta. Najbliżej był Fabiański, który wpuścił gola dopiero w doliczonym czasie gry, ale i tak został wybrany najlepszym zawodnikiem West Hamu. Szczęsny miał kilka dobrych interwencji, ale przy bramce dla Parmy mógł zachować się lepiej. Natomiast Skorupski przez 60 minut był niepokonany, ale później aż trzykrotnie wyciągał piłkę z siatki po strzałach piłkarzy Interu. Z obrońców nie zagrali ani minuty tylko Bednarek i Reca. Reszta grała pełne spotkania. Na wyróżnienie zasługuje Bereszyński, który zagrał świetny mecz przeciwko Napoli i zaliczył asystę przy golu Quagliarelli. Niczym nie wyróżnili się Kędziora i Rybus. Udanego weekendu nie miał także Kamil Glik, który zawinił przy jednej z bramek Olympique Marsylii. Potem strzelił nawet gola, ale sędzia go nie uznał. Udany debiut w Fortunie Düsseldorf zaliczył za to Marcin Kamiński. Niemieckie media określiły jego występ jako solidny. Wśród pomocników najwięcej pochwał zebrał znowu Grzegorz Krychowiak. Polak odżył w Lokomotywie i mimo, że jego zespół tym razem przegrał, to Krycha zebrał dobre oceny, w szczególności za to, że wywalczył rzut karny. Dobre noty dostał za swój występ również Karol Linety, który miał spory udział przy pierwszej bramce Sampdorii. Po drugiej stronie w tym meczu wystąpił Piotr Zieliński, ale jak całe Napoli był w większości bezbarwny. Najwięcej reprezentacyjnych pomocników w jednym meczu oglądaliśmy podczas ekstraklasowej potyczki Wisły Płock z Jagiellonią Białystok, ale ani Damian Szymański, ani Przemysław Frankowski i Taras Romanczuk nie wyróżnili się niczym szczególnym. Po 90 minut zagrali Mateusz Klich, Jacek Góralski oraz Damian Kądzior. Maciej Makuszewski opuścił Murawę już w pierwszej połowie, natomiast w ogóle nie zobaczyliśmy na niej Rafała Kurzawy i Jakuba Błaszczykowskiego. I na koniec napastnicy. Nasz kapitan Robert Lewandowski zaliczył świetne spotkanie przeciwko Stuttgartowi. Najpierw strzałem zza pola karnego pokonał bramkarza sam, później genialnie asystował Tomasowi Müllerowi. Istną furorę we włoskiej Serie A robi Krzysztof Piątek, który jako jedyny nie zawiódł w meczu z Sassuolo i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Z trzema bramkami na koncie jest współliderem klasyfikacji najlepszych strzelców. Najgorzej w ten weekend wypadł Milik, który nie zdołał pomóc Napoli, jak już wspomniałem przy okazji Zielińskiego, nie może zaliczyć tego spotkania do udanych. Teraz kadrowicze będą trenować pod okiem Brzęczka, a ich formę w piątek sprawdzi reprezentacja Włoch. W tym odcinku to już wszystko, dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał, a w komentarzach napiszcie, który z reprezentantów Polski zrobił na Was największe wrażenie w ten weekend. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!